witajcie znowu. Zrobiliśmy wszystkie kolory tęczy, ale sobie przypomniałem przecież, że to nie chodzi tylko o robienie kolorów, tylko chodzi o picie tych kolorów, ponieważ ta tęcza jest smaczna. Także wszystkiego dobrego. Taki lekko gorzkawy smak za sprawą nagietka lekarskiego, no i taki ciekawy, roślinny od klitorii. A jaki ma kolor fioletowy? Jaki ma smak? Jaki smak ma kolor fioletowy? Jak myślicie? Możecie się dowiedzieć, oczywiście, zamawiając smaczną paczkę tęczową, ale... No ciekawy, lekko kwaskowaty. Taki bardzo, bardzo delikatny. No, jestem zaskoczony. Hibiskus jest lekko kwaskowaty tutaj. A jaki ma kolor... jaki smak ma kolor pomarańczowy? Nagietek czuć. Taki lekko gorzkawy. Nagietek jest ciekawym ziołem, ale ma taką lekką nutkę goryczki. A jaki ma kolor smak turkusowy? Ciekawy. No i wszystkie podstawowe. Najbardziej, powiem wam, mam teraz ochotę na czerwony kolor, na smak hibiskusa, ponieważ jest taki mocny, intensywny, kwaśny. Lubię ten smak. Patrzcie, jaki piękny kolor. Hibiskus. A czy znacie smak klitorii ternateńskiej z Tajlandii? Pięknej, niebieskiej roślinki? Taki bardzo wodnisty, delikatny, niesamowicie. Powiem wam ciekawostkę, że klitoria ternateńska jest używana w krajach azjatyckich do barwienia ryżu i makaronu oraz robienia bardzo ciekawych, kolorowych drinków. Jeśli lubicie eksperymentować, możecie dodać kilka kropel cytryny do klitorii ternateńskiej i zobaczycie, co się wtedy stanie. Nie pokażę wam tego tu na filmie. Sami to zróbcie. Wszystkiego dobrego.